Karne, jak myślisz, czy uczestnicy drugiej edycji Wyspy Miłości będą mieli większą ochotę na popularność i będą wiedzieli, czego mogą się spodziewać i będą mogli zaplanować sobie zachowania? No właśnie, tu jest ten problem, że uczestnicy w drugiej edycji mogli obejrzeć poprzednią i już mogą sobie troszeczkę zaplanować, jak to może wyglądać, ale my mamy na to haczyk, ponieważ wymyślamy już tutaj sytuacje, które ich zaskoczą. Nie, drugi sezon nie będzie taki sam jak pierwszy, tam będą się działy też trochę inne rzeczy, więc nawet jak sobie zaplanują, to my ich tutaj zaskoczymy. A jak myślisz, jacy ludzie się zgłosili, bo ty jeszcze ich nie znasz? Możemy sobie wróżyć z fusów. No to powróżmy. Cały wieczór powróżmy będziemy sobie wróżyć. Jak myślisz, kogo na pewno nie zabraknie? Jakiej osobowości? Powiem ci szczerze, że ja nie chciałam widzieć uczestników wcześniej, zanim polecimy na wyspę, dlatego że rok temu też tak zrobiłam. To było dla mnie fantastyczne zaskoczenie, że też dopiero w momencie, kiedy była kamera akcja, to ja ich poznawałam, więc ja też mogłam się zdziwić. I się zdziwiłam, ponieważ do programu przyszła moja koleżanka, Monia Kay. I mam nadzieję, że w tym roku również będzie jakaś moja znajoma. Zapraszam serdecznie. Albo znajomy, albo może jakiś były. Czaisz? Jakby jakiś były. Mój przyszedł do Love Island. Mocne to by było. Jakich charakterów nie zabraknie? Na pewno, znaczy, no, i znowu musimy tutaj wróżyć z fusów, bo nie mam zielonego pojęcia, jakie mają charaktery, ale ufam produkcji i wiem, że na pewno szukali przeróżnych osób, totalnie różnych osobowości i na pewno też bardzo charyzmatycznych, no bo telewizja to lubi, tak? Raczej nie stawiamy na ludzi, którzy by chętnie siedzieli w kącie i czytali książkę, to oczywiście nic złego, ale nie na tym polega ten program. Tam chodzi o zabawę, tam chodzi o szukanie drugiej połówki, o szukanie miłości. No i mam nadzieję, że właśnie takim nastawieniem przyjadą uczestnicy. Czyli pozwolę sobie podsumować to, co powiedziałaś. Na pewno będzie czarny charakter, na pewno będzie skandalistka. Skandalistka na pewno jakaś będzie. Taka Ada, jak u nas była z pierwszej edycji. Ada zrobiła nam cały program i bardzo żałuję, że jej nie będzie w drugiej edycji, ale mam nadzieję, że będzie ktoś pokroił właśnie tej dziewczyny. A który chłopak zrobił w pierwszej edycji program? W pierwszej edycji program zrobił, wiesz co, akurat chłopcy... Najbardziej... Nie wiem, no myślę, że tam bliźniaki też namieszali, oni byli tacy dość wyraziści, ale żeby tak jakoś ktoś konkretnie, raczej to dziewczyny były to takie, które grały pierwsze skrzypce.